Na szczęście są z tobą wspaniali współpracownicy. Od pewnego czasu twój syn Alex. Oglądałem z nim dość aktualny wywiad, w którym mówił, że mama nie była przekonana do tego, żebym jej pomagał. Właściwie zajmował bardzo ważne stanowisko w firmie. Nawet powiedziała mi, żebym puknął się w głowę. No i jak się jednak udało mamy przekonać? Mój syn, który wcześniej był w klubie piłkarskim, dyrektorem marketingu, i nagle miałby poprowadzić firmę, która jest, wiesz, firmą mody, domem mody i tak dalej, no to trochę sobie tego nie wyobrażałam i przede wszystkim nie chciałam dla niego takiej sytuacji, żeby on życiowo poczuł się odpowiedzialny za to, żeby mi pomagać, że nie będzie realizował swoich pasji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego powiedziałam mu, ja mówię, słuchaj, to nie jest twoja pasja moda, w związku z tym nie o to chodzi, żebyś teraz na siłę starał się mnie wesprzeć. On powiedział, słuchaj, ale biznes jest moją pasją, ale finanse są moją pasją. A prawdą jest, że żadna firma, bez względu na to, co wytwarza i co robi, bez biznesplanu nie będzie się rozwijać. A to nie ukrywam, jest z kolei część, która mnie mniej interesuje. Wiesz, to wymaga ogromnej pracy, bardzo dużej też takiej przykładności, pieczołowitości, dużo skupienia, a ja jestem w gorącej wodzie kąpana i ja wolę coś kreować, tworzyć, co wiesz, co jest piękne, co jest estetyczne, co jest wokół mnie, niż siedzieć i wiesz, i liczyć w Excelu słupki. Ale właśnie ja się uśmiechnąłem, bo wy się świetnie po prostu podzieliliście. Alex jest od biznesu, ty jesteś fantastyczną dyrektor kreatywną i Alex wspominał o tym, że ma bardzo dużo planów, chciałby prężnie działać. Co takiego w najbliższym czasie czeka wielbicieli Lamani i Lamani Home? Przede wszystkim rozwój Lamani Home, dlatego że nie oszukujmy się, ale wyjścia, wiesz, na czerwony dywan, wielkie imprezy, nawet wesela, chrzciny czy komunie dzisiaj są i będą jeszcze przez długi czas bardzo ograniczone. W związku z tym my też na pewno będziemy się wycofywać, wiesz, z sukienek na wielkie okazje. Lamania będzie zdecydowanie przechodziła w nową erę bardzo komfortowych rzeczy, a Lamania Home będzie się rozwijać, bo teraz, powiem ci, ja sama po sobie zauważyłam, że wiesz, chce mi się dbać o rośliny, chce mi się dbać o jeszcze bardziej o świece, zapachy, o dom.